Dobra, zaczynamy od wybrzeża. Sierżant Miałsztajn, od poczęcia aż do zgonu. Kolejna nasza przygoda. Epicko wyłączyło. Aj, biedaku. Ilu ja zabiłem? Czekaj, bo kuźwa nie zliczę tego. Ale ci pokażę koniecznie tą akcję właśnie. Jak już na koniec, jak po twoim zgonie. Ty gość przede mną. No nie, i biegnie w tą stronę. Nie, ciekawe. Będę go śledził. Ty w sumie jesteś przede mną. A nie, biegnie troszkę na bok. To nie tu. Mogli coś zostawić. Jeśli nie byli w teamie, to mogli nawet nie zauważyć tego jednego, co go zabiłem. A ja wyrzuciłem M-kową broń. Właśnie, to po to pierwsze pójdziesz. Rzuciłem za płot, co? No wiem, widziałem. Gdzie to? Na streamie widziałeś? A to dokładnie wiesz gdzie, właśnie za ten płot. Tak stanąłem sobie i rzuciłem tam na tą industrialkę. I to zajebiste, że tak zrobiłem jednak. To widzisz, jak to przemyślałem? Bo oni mogli wszystko zabrać rzeczywiście. Pociąć, wywalić. Ja bym tak zrobił. Ale tego jednego ci nie zabiorą. I jest tym honor. A tam było full naboi, chyba z 50 M-kowych. No to kuźwa, Maci z tłumikiem, zajebiste. To od razu mi oddasz. Siema Kuba, siema Monika Weiss. Cześć, browar.pl. Jakie różowiutkie te, machanie. Różowiutkie ma. O nie, ten gość co koło mnie biegnie, to jest chyba z tamtej ekipy starej. Biegnie tam gdzie my. Koło mnie biegnie. Szybko biegnij po tą MK i to go zabijesz. Dzisiaj przygody sierżanta Miałsztajna. Już trzecia postać moja dzisiaj. Ta się nazywa sierżant Miałsztajn. Była epicka akcja. Tutaj nie da się cofać streama, bo wyłączyłem, ale akcja była cisza. Opowiem w skrócie. Cisza jest cisza. Cichutko. W gorce, nie? Jak coś nie pierdo... Nie no, jedzie auto. Diego mówi, że jedzie auto. Oznaczył mi mniej więcej gdzie. Ono nagle jeb w ścianę pieprznęło. Ja podchodzę, dwa full giry przytomne, wychodzą, nie? I biegają sobie. Ja z beretą, tylko bereta, 15 naboi, jeden w komorze. Jeb, nawalam do jednego, biegnie do drugiego. Pyk, po jednym. Oni w ogóle nie wiedzą, skąd ja strzelam, bo z tłumikiem, mają tłumika na berecie. Jednak to jest Uber, ten tłumik. Jednego, drugiego, jeden pad, tak go poobijałem, aby mieli full plate, nie? Plate kariery. Poobijałem i full giry, jeden miał Lara, nie? Poobijałem jednego, zemdlał, drugi gdzieś dalej pobiegł, to mi się akurat jak ten zemdlał pierwszy, to skończyły mi się naboje w berecie, więc podbiegam, biorę jego broń, a tamten kolega mnie wtedy zauważył, ja do niego, jep, on się schował, później ja się schowałem, później on się wyszedł, później ja wyszedłem i trafiłem go i dobiłem jednego jak drugiego, nie? No on biegnie tutaj koło mnie. Masz już tego gana? On pobiegł do... Zombie go goni. To jak nie znalazłeś jeszcze? Jeszcze nie dobiegłem. To ty 600 jesteś ode mnie, aha, jeszcze nie dobiegłem. Grałeś wczoraj na tym serwerze Basically Vanilla, nie? Ale mucka, no dzieje się. Ale chcemy grać na innym serwerze, tak zwany Grey Man, tak się nazywa, gry EY Man. Bo tam nie ma budowy baz, to jest najpopularniejszy serwer na świecie, dwa serwery. Winter jest bardziej popularny, to może być na Winterze też zajebiście. Nawet stream będzie ładnie wyglądał, nie? Bo tutaj te krzaki wyglądają tragicznie. No i ten Winter i normalna Czernoruś, bardzo popularne, najpopularniejsze bez budowy baz. No bo my baz nie budujemy, jesteśmy nieregularnie, później pilnować bazy, daj pan spokój. Cześć Kuba, ja sobie daję spokój z tą grą. O, szkoda, ale miło pooglądać. Co to, Savior? Nie, to jest Basically Vanilla. Basically Vanilla. Masz tego gana? Mam, no. Dobra, ja przytulę się do tego gościa. Już go zgubiłem, no. Bo on pobiegł na militarkę, nie? Ale spróbuję go objąć. Obejmij go. I go nie puszczę, nie? Oby nie znalazł jakiegoś piździka. Pierniczego, nie wiem gdzie on jest, ale zaraz tu będzie. Biegnę po mój lód. A oni o ile auta nie odpalili, to tam dalej są. Ten bardzo blisko odbił. O, tutaj byli skurczy synek, albo nie? Tak, ja tu jednego zdjąłem chyba. No, tutaj bądź bardzo ostrożny. Nie, to tu było. Chyba ja go nie zabiłem, tylko trafią tych ludzi, te małpy, a nie zabijam. Padają i mdleją. Nie, jest ciało. Słyszę. SSG, ale gówno. Magazynek do PSG, to moje ciało. No, zostawili mi SSG. Ale mnie zrujnowali. To jest moje ciało? No nie, no zostaw to! Złodziej. A nie, tu nic nie było. Ja go zlutowałem. Zabrali auto. Wszystko pewnie wpakowali. A, to złodzieje. Beretę wezmę, ale nie ono boi. Nawet se w łeb nie mogę strzelić. Kurde. Zabiłem jednego, drugiego, tam trzeciego. Czego nie zabiłem. Nie, słyszałbym truchło. Nie. Co to, Savior? Savior, co to? A Savior to właśnie ten, to taki serwer, wiesz? Dużo jest serwerów bez baz, sam grywam na takich. Dużo? Kuba, taki serwer The Savior. Jak nic nie było, a w dupie granat. Był? Biegnę do ciebie. Byliśmy jak Zabłocki na mydle. Gdybym nie wracał po to auto, to może by mnie nie zobaczyli. Ale nie mogłem tak tego zostawić. I gdzieś muszą mieć norę, nie? Masz dla mnie jakiegoś gana? A 919? Wyszedł rucho. A tam się pali coś. Widziałeś? No, to ten samochód. Zajechali go. Taki ładny.
ładny samochód był. Ty, no to może zostawili w bagażniku lód. Będę pierwszy. Nie, nic nie zostawili. Czyli mają bazę tylko. Mloka zostawili. Zrujnowanego, ale magazynek. Dla nich to gówno, a dla mnie to jest życie. Beretkę sobie naładuję dzięki temu i przeżyję w tym świecie. Szkoda, że nic nie wywalali. Jak oni to wzięli? Idziemy po ich śladach. Po śladach gów. Ogólnie to czym się zajmujesz na co dzień, jak można spytać? I chłodnicę chrzelił. A taki ładny, amerykański był. Na co dzień zajmuję się... Patrz po krzakach w pobliżu. No właśnie, patrzyłem i kurde, nic nie znalazłem. A szkoda, bo właśnie mogli, oni byli full gearami. Mieli Lary, no to bez jaj, mogli wywalić nawet M-kę. Ale nie wywalili. Na co dzień, nie wiem czy kojarzysz takiego gościa, Elon Musk. No ja mu pomagam w tych, bo wysyłamy teraz, będziemy wysyłać, budujemy taką rakietę, będziemy ją wysyłać, nie? Właśnie pomagam w projektowaniu. Nie no, a tak serio to produkcja, praca na produkcji. Czyszczę okna. No, z papierem ściernym, z plastiku, czyli tre plastik papierem ściernym na co dzień, 8 godzin. No i a jak to po tym, to na koniec jeszcze tniemy azbest. Ale nie no, to pierwsze to prawda, tego było mało. Wyczuwam w powietrzu, czyli tutaj byli. Jak myślisz? Albo ich destynacja jest jasna jakaś. Tacy ludzie wiedzą, gdzie idą. No, takie małpy. I ja tak się pochwalę, że jestem alpinistą przemysłowym. Alpinistą przemysłowym? Ciekawe, ciekawe. Alpinistą przemysłowym, no tu mnie zaskoczyłeś, jak cholera. Czyżby to była jakaś ładna nazwa? Alpinista przemysłowy, czyli co? Bo mój kolega kiedyś na przykład w elektrowni pracował i musiał malować na przykład te kominy takie w elektrowni. To już wiadomo, co pod Bydgoszczą je było. Kamila Rakieta. Haha, możliwe. Między innymi my okna w wieżowcach, aha, ej, no to naprawdę fajne, kurde. Ja bym się bał, bo ja mam lęk wysokości, nie? Jest to jeden z moich głównych lęków. To nieźle, uważam, bardzo interesująca praca, ale bardzo ciekawa, kurde. Nie masz lornetki, bym zobaczył, czy tam lód nie leży. Chyba nie leży. A z dwóch butelek można zrobić lornetkę? Chyba się nie da, nie? Trzeba by dokładnie wodę dopasować. Prace na wysokościach wykonuję bardzo różne, głównie ze zjazdu na linię. No uwielbiam tą pracę, nie? No powiem ci, ciekawa, naprawdę ciekawa. No widoki niezłe i kurde, adrenalina, ja bym się bał. Wiadomo, już ileś godzin pracując, to już, no, jesteś bardziej pewny siebie, ale mimo wszystko, nie? Ale ładny zachód słońca, nie? Ty, to jest jesień? To co te drzewa takie jesienne? Nie wiem, czy wstanie dla nas wschód. Dla sierżanta Miausztajna. Jak coś, to mam, zróbmy szybką inwentaryzację. 5,56 naboje mam całą paczkę. Mam magazynek do PSG-1, to co miałem. W nim 7 Winchesterów i paczkę Winchesterów mam tak samo. Całą. Z rzeczy ciekawych, a ty? To daj mi paczkę 5. Moja broń, masz szczęście, że mi dałeś, to ci to daruję, bo mi też dzisiaj dałeś broń. Nie wiem, to ci się przyda? Bo nie jestem pewien. No, przyjdę. O kurde, to jest nowy sobor, mogłeś mówić. Jesteśmy w przeciągu dupy, domu. W przedpokoju jesteśmy. Ale wymyśliłem, co? Dobra, biegnę na pełnej. Ale fajnie tutaj z tą mgłą wyłączoną. Znaleźć broń. Jak usłyszysz, że ktoś krzyczy, to strzelaj, nie? Ciekawe, czy na tym Greymanie ta mapa Winter jest taka hardkorowa. Jeśli tak, to będzie bardzo ciężko, nie? Ale będziemy zamiennie na Winter i na to, tam full graczy może być często. Ja się martwię o ciebie bardziej, nie? Nie chcę, żebyś się zniechęcił do DayZ. Oznaczyłem. Wybieg z policji. Skakuję przez płot. Biegnę do niego. Świetny pomysł. Powiedz, że się zgubiłeś. O nie, drugi jest. Trafiłem go, skończyły mi się naboje. Pomóż! Pomocy! Jestem nieprzytomny. A tamten to nie był żaden cholerny bambik, tylko miał ten gun, co ty, ten... Ptam! Na koniec, nie? No słyszałem, jak palił. To byli chyba ci goście, wiesz? Friendly, sorry, I have no guns. Sorry, that was... Okay. That was a mistake. Zabili mnie przez ciebie. Nie trafiłeś jeszcze, on snajper mówił. Sierżant Miausztajn. Zmarł. Dałeś na jakiś gówno bezcelownik. Bezcelownika na 500 metrów strzelał. Biedny sierżant Miausztajn. To jest moja trzecia postać dziś. Już kończę, jakie kolejne moje mam nazwać? Donatella.